Nice of you to drop in. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Batman Arkham Origins, zgarniając ostatni pakiet Enigmy. No i pięknie. Dobra, chciałem specjalnie poczekać, bo nie wiedziałem, czy się odpali. Nie pamiętałem, czy się odpali jakiś. Ten. Jakiś gadu-gadu. Z Enigmą. Póki co. Znaczy, póki co. Na razie nie ma i chyba w sumie nawet nie będzie. Więc dobra, na razie. W takim razie załatwmy jeszcze tą kwestię z Enigmą, żeby zgadnąć tą jedną rzecz ukrytą w tym jego pokoiku. Czemu nie ma dźwięku? No, a ci są akurat po drodze, no to się możemy nimi jeszcze zająć. Oj! To nie to! Halo? Czemu tak stanął w miejscu? What? Ej, halo, ktoś, co się stało? Ja tak trochę nie kumam. Nie do końca o to mi chodziło. Dziękuję. Kurwa! Ach. No nie dadzą mi tego skończyć, no. Ej, co? Czemu nie zaliczyło tego chwytu z pazura? No come on! Dobra, trudno. Chodzimy zatem tutaj. Tej gadki też nie powinno być, tylko to jest po prostu zejście na dół i na górę. Wróć, zejście na dół i wejście na górę z powrotem. Nie, ja nie wiem, czy nikt w sumie tutaj nas dalej obserwuje, nie? Bo póki co to jest po prostu gadu-gadu, z nimi tyle. Na zasadę możemy sobie zniszczyć tak po prostu. Well, look at that. You figured it out. I'm impressed. Annoyed too. But your achievement signals a level of intellect rarely seen in Gotham. It seems you're quite the riddle. Now, don't get too comfortable. You see, I learned something else tonight. The nastiest, dirtiest little secret you can imagine. It puts the rest of my collection to shame. But I'm going to wait to release it, if only because it means I get to watch you squirm as you wonder what on earth it is. I'll be in touch soon. Looks like he's no longer an imminent threat. I can close this case. For now, at least. Dobra. I wchodzimy sobie do pokoiku, gdzie on właśnie był. O, tu, jak już widać, mamy powoli jakieś jego elementy. Tego typu pierdy. Tutaj co? A, data dzisiejsza.
Nie, wróć, jutrzejsze, dzisiaj jest 24 jeszcze. Chyba, tutaj jak pakiet ma wyglądać, tutaj już te pułapki powoli. Kto jest Batmanem? No i jeszcze jest to miejsce. Po co ten pytanie kto zrobił? Nie mam pojęcia. Ale za tą ścianką mamy pierwsze trofeum Riddlera. No, najbardziej jest chyba zbliżone do Arkham City, tak mi się wydaje. No. I pięknie. Wszystko ogarnięte. Tutaj na dole nic nie ma. Znaczy, no, jest taka woda, nie? I mógłbym sobie na przykład zrobić tratwę i tak dalej, ale... No, nawet nie mogę, gra mi nie pozwala. No, póki co... Nic, tylko wyjść. Net. Na odchodne to bym ci... To aż ci nawet mogę zniszczyć, chłopie, wszystkie te twoje... ekraniki. Na to akurat nie działa, no ale trudno. I dobra, to jest wszystko z Enigmą bynajmniej. A tutaj jest guziczek. Zobaczmy jak to wygląda. 94%. No ale ogólnie wszystko ukończone. Teraz powinno się odblokować od... Gordona. A nie, czekaj, nie, wait. Chyba jeszcze... No, nie, muszę jeszcze zanim zrobić Gordona, to potrzebuję zrobić jeszcze te... Te śledztwa wszystkie, więc... Trzeba się jeszcze tym chyba zająć. Mówię chyba. Nie, może wystarczy, teraz po prostu wyjdę i teraz Gordon zacznie gadać. Nie. Dobra, czyli muszę zrobić jeszcze śledztwa. Okej, no to lecimy do śledztwa, które znajduje się w mili rozrywki. To jest akurat jedno z krótszych śledztw, bo to jest... To jest mniej więcej jak to drugie śledztwo, nie? W sensie nie Lacey Towers, tylko to z tym dziennikarzem. Bardzo krótkie. Batman szybko dochodzi do wniosku, kogo trzeba zgarnąć, no i potem tylko trzeba go zgarnąć. Przecież w sumie mogę tak opisać wszystkie te śledztwa, bo one są jakby fajne pod tym względem, że po prostu spoko wyglądają, nie? Pokazują właśnie, że Batman faktycznie jest detektywem, ale ciężko jest pokazać to, jak on ten... To tak wolniej, żebym do tego dochodził, ale... Policja mówi, że nie mają leads, ale musi być coś tutaj. Czego nie widzieli? No ale z tą technologią, no to kurde, jak można wolniej z taką technologią znajdować dowody, prawda? These bruising patterns are inconsistent with the police report of multiple strikes. The victim suffered one massive blow that shattered multiple bones. Nieźle, co nie? These spatter patterns confirmed this man was killed by a single large object traveling at high velocity. Reconstructing the event should reveal the murder weapon. Stamtąd się w niego rzucił, kurde. Nice. The prints belong to Andrew Carter. He has a pretty lengthy record, but nothing that indicates this level of violence. Notes indicate he's been suffering paranoid delusions. Guess he finally lost control. Alfred, I need a last known location for a perp named Andrew Carter. According to the GCPD database, he was released from Blackgate just over a month ago. I'm sending you what I have. Oh, hold on. There's a notation here indicating he stopped attending court-mandated therapy sessions recently and is believed to be quite unstable. Do be careful. I always am. No tak, też zeskanowałem poza nagraniem. Czy poza... W sumie większość tej symboli poza... Sorry, poza nagraniem zeskanowałem. Jaki on jest w tym miejscu? Ty to w sumie? Przejdźmy się od razu tutaj, bo aż... Szkoda lecieć... No to nie jest jakiś duży kawałek, ale jak mam fast travel obok, no to czemu mam z tego nie skorzystać? Zwłaszcza, że loading jest praktycznie... niezauważalny.
we have brought into the fold. You understand, we must be careful. Only tell me what you wish, and it will be done. For now, we wait. Bane will send word when he needs us. Bane aktualnie to jest w kiciu, a z jego mózgu to niewiele zostało. Więc... nie wiem, czy się do was odezwie. Dość szybko. Come on, serio. No Jezus, czemu tego typa nie poleciałeś? Co jest? Aha! Ten, na który chciałem skoczyć, tak nagle padł, nie wiadomo skąd, ale ten przeżył. Znaczy, przeżył w cudzysłowie oczywiście, bo wszyscy przeżyli. Ah, the shadow from his dreams. The one who must be broken. I was told you might come. You killed a man tonight. Why? He saw. He would speak. We could not allow it. What did he see? What's Bane planning? I will say no more. Then we're done talking. No to się też powinno odpalić przed końcem fabuły tak naprawdę. Ale, dobra. Trudno. Dispatch, this is Officer Franklin. Go ahead and let Homicide know that the Park Row crime scene has been secured. Oh, and tell him to bring a second meat wagon. We got two DBs down here. Mhm. W Alei Przestępców. Czyli oczywiście tam, gdzie zginęli rodzice Bruce'a. Chciałem właśnie się udać na odcinku tutaj, ale pamiętałem właśnie, że tutaj się też jedna sprawa rozgrywa, ta finałowa, będąc dokładnym, dlatego nie leciałem tutaj z wami. Ale normalnie chyba da się tutaj też hołd normalnie oddać w innych częściach. Two victims. Both shot dead. I know them. Proszę. Jeszcze Batuch ich zna. This is Horace Riley, heir to the Riley Mining Empire. Odd. He still has his wallet and watch. Pewnie był w chuj drogi. Clarissa Rodriguez. Riley proposed to her just weeks ago. Socialite and activist. Even though it's worth a fortune, her necklace wasn't taken. This wasn't a robbery. Aż się dziwię, że gliniarze tego nie zabrali dla siebie, nie? Bo znamy akurat możliwości glin w tym mieście. Bynajmniej teraz. The reconstruction indicates Horace's lung was punctured. He drowned in his own blood. Clarissa took a single shot to the heart. Death was instantaneous. Both shots were from an automatic. Finding the casings will let me identify the killer. No to już widać te łuska. Looks like he tried to clean up after himself, but one of the casings fell through this grate. I can check it for prints. Otwieramy w takim razie? Nie wiem, po co to tak delikatnie teraz otwiera, nie? Mógł tak to po prostu wywalić. Ale dobra, załóżmy, że to dla... dobra śledztwa, żeby nie pamiętało się to zbytnio po miejscu zbrodni. Those prints. I know who did this. Alfred, I need a location on Ian Chase. Isn't that the fellow from your Halloween party? As I recall, you had to throw him out. Is he troubling Miss Rodriguez again? She's dead. Horace too. Oh dear. I suppose we should have seen this coming. The location, Alfred. Sent, sir. And my condolences as well. Na hołdu się nie da niestety złożyć. Tak jak w Arkham City się dało na przykład. Ale nie wiem, czy przez to, że to właśnie to miejsce zbrodni, czy gdybym właśnie przyszedł wcześniej, to by się dało, czy po prostu tutaj się nie da. Nie pamiętam. No ale to jest akurat nieistotne.
No i do dzielnicy przemysłowej lecimy, za Hutę, będąc dokładnym. No i jak to zrobimy, to powinien się Gorzum odezwać o prób tych przestępców, których mamy zatrzymać. Didn't mean to bring it all back. It's fine, it's fine. Just give me a minute. Looks like a pup. Tych trzech zdejmę, tak? Ten tu. Okej, okay, może być i tak. What do you think you're doing? Do you know who I am? I know exactly who you are. You didn't do it for money. You didn't even do it for love. You're choking me. I can't breathe. Not out of jealousy. Not out of anger. You did it because you're a small, selfish, malicious... Sir, is everything all right? Your vital signs are rather erratic. What the hell's wrong with you? Alfred, let the GCPD know that Ian Chase has been apprehended. I'm also sending you the evidence I collected. Certainly, sir. And might I recommend you be on your way? No need to spend any more time there, hmm? Hello? Batman? Do you copy? Gordon. Sorry to, interrupt. Barbara gave me this frequency. I thought you might be able to help me with something. Is there a problem? That depends. If we can contain this in time, it should be okay. Contain what? We've got some Blackgate escapees stirring up trouble in the city. And after tonight's events, I'm a little short-staffed at the moment. So you want me to bring them in? Well, that's what you do, right? I'll see what I can do. No, jak mówiłem, to jest właśnie ostatnie zadanie. Nie jest to jakieś mega konieczne, znaczy to konieczne, nie jest to jakieś mega trudne, no bo po prostu wbijamy się w walkę i walczymy z typami, nie? I to jest wszystko. To samo jakbyśmy po prostu ogarniali sobie dane od Enigmy, nie? Ale to jeszcze zrobiłem, bo mówię, to jest ostatni poboczniak, więc w tym odcinku się tym zajmujemy. No a w kolejnym, właśnie nawet nie, jeszcze zanim zacznę nagrywać, albo znaczy by nie było. Okej, okay, tutaj nie było zbitek gadu-gadu, a powinno być. A, nie, okej, okay, nie ma gadu-gadu, bo nie ma typa w ogóle, którego mam tutaj zgarnąć. Ja, to jest ta drobna rzecz, która mnie trochę irytuje w tych typiarzach. W sensie oni są pooznaczani, ale czasami się nie pojawiają tam, gdzie być powinni. Proszę, żartuj już powoli. Rozszerza wpływy. To jest w ogóle dobre określenie na jego działalność. Okej. Okay. No i to poszło szybko. Back off! You can't arrest me! You're right, but I can make sure you're still here when the GCPD does. Gordon, send your closest unit to my location. No i tak to ogólnie wygląda, nie? Takie łapanki.
Czy dobrze prowadzi walkę, to są bardzo szybkie te potyczki z tymi więźniami. What's your problem? You got a target on your back. That's my problem. Why? Because I busted out? Relax. The cops aren't coming for me. No, but the bat will. The bat knows about what happened? Yes. The bat knows everything. So please just go. No niestety. Za późno. Panowie, no. Już ty cholero jedno. No, masa kędy, szybka walka. Do you know what they'll do to me back at Blackgate? The guards are worse than the prisoners. That's all going to change now. Gordon, send someone you trust to my location for a Blackgate prisoner pickup. Okej, tutaj kolejne. Co ty nie powiesz, kolego? Co? Gdzie z łapami? Kurwa, kontra. Dasz się przesłuchać? A nie dobrał jeszcze trwa walka. Okej, teraz się da. The GCPD is on their way. So, I ain't sticking around to wait for them. Yes, you are. Go. Nie, what? Co? Czy on tak przerwał ten dialog od Batmana? Znaczy, dialog. Tekst właściwie, bo ciężko nazwać jedno zdanie dialogiem. And no one said a thing? Oh, people said things. Stuff like, help me, and I'm on fire, and oh my god, the Joker's gonna kill me. I didn't stick around to see how it all shook out. Okay. No come on! Dziękuję. That's a crazy fuck. Get off of me! You ain't a cop! No, I'm worse. Okej, tym razem się nie odezwał do Gordona. Spoko. I'm sorry, okay? I'm sorry already! Okej.
skok zrobił. O Jezu, tu się jakaś zgliczowała. Jezu, ja się zastanawiam, dlaczego kurde ten. A ja się zastanawiam, dlaczego się walka nie kończy i on nic nie mówi. To teraz wiadomo. Dobra. Ej, są strasznie blisko siebie rozmieszczeni. Nawet bardziej niż ci dostawcy danych Enigmy, nie? Czołem? Mogło być tak dobrze. Bez jaj. Co jest? Aha, ten tu skąd? Party's over. You're going back to Blackgate. Please, no! It's horrible there! Don't send me back! Should have thought of that before you signed up to be a mob hitman. Gordon, you should send someone over. No, dla kilku tych dialogów myślę warto tego posłuchać, żeby to zrobić, żeby po prostu posłuchać, jak się zmienia mniej więcej relacja Gordona do Batmana. No jak? No bez komentarza, ludzie. Gleba. I ain't going back. You can't make me. Yes, I can. Najlepiej byłoby takie, a założysz się? Send someone to pick this scumbag up. Bardziej by to pasowało, mam wrażenie, takie, chcesz się założyć? Jest ale naprawdę... No właśnie, nie wiem, jak bardzo się mylisz, kolego. Na szczęście to zadanie jest właśnie oznaczone, to nie jesteś w stylu, że mamy 20 więźniów, a gdzie są? Nie wiem, poszukaj ich. Bo to było naprawdę skurwysyńskie, nie? Jakby to było takie zadanie, to nikt cholery go nie wykonywał. Nigdy. Chyba, że miałby jakąś zajebistą nagrodę. Na przykład bonus z taktyki. Nie, wrócę. Something like that. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Gordon, I've got another prisoner for pickup. To wiecie, jeśli zagadanie jest ukryte, ale w taki sposób, że nie jest w ogóle oznaczone na mapie, no to po prostu... Nie powiem. Ja bym je wykonał.
Ale jeśli potem zdobyłem chujową nagrodę, to naprawdę żałowałbym wykonywania tego zadania. Ej, jakie nawiązanie do kapitana Boomeranga, kurde, z Suicide Squadu. Kurde. Ej, nie słyszałem tej rozmowy wcześniej. No pewnie dlatego, że się wbiłem po prostu na krzywy ryj w tą rozmowę i nawet nie dałem im dokończyć, więc dlatego. No, ale proszę. Waller zrekrutowała Deathstroke'a, kiedy żeśmy kończyli akcję. Albo kiedy żeśmy byli na mościku, a... What the fuck, jak on wylądał na górze? I Boomerang już rozumiem teraz gdzieś latał, szukał typa? Not the face! Not the face! Don't worry, it'll only hurt when you breathe. Gordon, I've got another escaped prisoner waiting for pickup. Ciekawe, czy gościu w ogóle dożyje, zanim gliny po niego przyjadą, jak sądzicie? Skoro Boomerang gdzieś tu lata. No, czasu mieć nie będziesz. Gordon got one for the Arkham Ward. They want to bring a muzzle. He's a biter. To zaraz tym kagańcem. Od razu go tazerem. Man. Dziękuję. Gdzie jeszcze? Jeszcze czterech. Dwa. Is that what they call me? Go. I need any unassigned unit for special assignment. Stand by. Seriously? No czemu przerwało? No to jest, że nie lubię takich akcji, nie? Gleba. I gleba. Ładnie. Okej, na górze. Tu mi w Sheldon Park jeszcze został jeden.
To jest irytujące, bo, ja na przykład mógłbym zatrzymać tego jednego typa, tego pierwszego, do którego chciałem tam podlecieć, gdyby nie to, że on się po prostu nie chce tam załadować. No! Aha, czemu nie... Halo! The fuck? Aha? Czemu nie liczył użycia kolejowego granatu? Myślałem, że mi się ten gra spierdolił, ale nie, no działa normalnie. O co, come on? O, ej, kurde, prawie tu wleciałem tak po prostu. To rzadko się udaje. No mnie bynajmniej. Prison's been on lockdown all night. Tell me one of these places is still open. Everything's locked up. Once the assassin showed up, the whole city shut down. What about you? Got anything? A mint from lunch in my pocket. But I was sort of saving it for later. I gotta find something. No, znajdziesz moje pięści. Ale nie wiem, czy tym się najesz. When I get out, I'm coming for you, freak. I'm looking forward to it. Bring your friends too. Jak jest słowo? Gordon, another scumbag at my location for pickup. Jak jest słowo takie? Chcesz mnie zabić? Mam nadzieję, że przychodzisz z przyjaciółmi. Ale autentycznie jestem ciekaw, czy kiedykolwiek, na przykład w historii. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek poza Yone byłby w stanie wygrać z Yasuo. Oczywiście Yone w jego, powiedzmy, aktualnej formie tego półśmiertelnika Pułasa Kandy. Dlaczego nie zaliczył mi kombosa? Czemu ja go tak biję? No, nie to się miało stać. Dobra, no i tą część miasta mamy ogarniętą. Because that's what I do, and because it's what you deserve. Gordon, I've got an escaped Blackgate prisoner at my location. Okej, no i w tej części miasta, czyli w tym, jak to napisał Bay na mapce w starym Gotham, mamy ogarniętych, no to lecimy sobie teraz do nowego Gotham i ogarniemy 8 pozostałych. Wow, po prostu niewiara. Ładne to było. Blackgate ain't gonna hold us for long. That Joker made sure of that. Then maybe it's time for a stronger prison. Maybe something surrounded by water. Gordon, there's another Blackgate prisoner at my location for pickup. Put him somewhere dark. Czemu więzie było dużymi literami?
No idea. Dobra. Jeszcze 7. About it. After everything that went down tonight, who's gonna want to go party? Me. Yeah, well, good luck with that. Kid, that's really him! Rumble! Akurat dobrze gada. Look what I got. You can send me back, but I'll get out again. I wouldn't count on it. Gordon, got a package at my location ready for pickup. Okay, zaraz praktycznie naprzeciw mamy kolejnego typiarza. Tym to się nawet gadka nie chciała odpalić. He chose me! Tell him I said hello. Gordon, this one's lost it. I recommend Blackgate's Arkham Ward. Okay. Change of clothes, no cash in my pocket. But you got your freedom now. Which don't mean much if it's all I got. Rozumiem to właśnie w tych, gdzie jak oni są łatwi, nie? Że ja nawet nie myślę o tym, żeby przed walką na przykład wyłączyć komputeremuś broń. Tylko się w nim wbijam po prostu. Joker, Bane, Mad Hatter, Black Mask. Ain't no room left for us normal guys in Blackgate. Don't worry, I'm sure they'll make space. Gordon, send a unit to my location for a pickup. Kurwa, no rozjebie mnie. Ty żartujesz sobie chyba teraz. Ty
guys are in ambush. Nie, no nie wierzę. Dziękuję. Definitywnie nie ty. Say, did you kill Bane? No, he's behind bars, and soon you'll be too. Gordon, dispatch your closest available unit to my location. Mam wrażenie, że my szybciej łapiemy tych przestępców, niż Gordon jest w stanie wysyłać te jednostki. Jaj. Ciężko było zrobić w trakcie rozwałki knockout kombinacyjny? Tu cię mam. When I get out, I'm coming for you. You and your whole stinking family. You shouldn't have said that. Gordon, got another one for you. Okej. Okay. Jeden obok Enigmy i jeden obok radia. No i to będzie dwóch ostatnich. Nie ma takiej widzialna ściana. Works tight. Batman's clearing the streets. Someone really needs to do something about that. Joker tried, and look how that turned out. No, aby dołączyć do niego już wkrótce. Żegnam. What I want is for you to be off the streets. Go. No, co? Zaś kurde przerwało. Czemu przerywa te dialogi? Nie rozumiem tego. Dialogi czy tam informacje właściwie dla Gordona w tym przypadku. Bo Gordon się odzywa tylko na początku i na końcu tego questa.
except for Batman. You really think he's gonna come after us? He can't help himself. I'd watch my back if I were you. Ktoś mnie wołał? To look the other way, huh? I'll make it worth your while. Not interested. Gordon, send a unit to my location. I've left you another Christmas present. Okay. No i to wszyscy. All right, that's the last of them. Thanks, Batman. I owe you one. Then do me a favor. Tell your people to back off and let me do my job. I'll think about it. Don't take too long. I've got a feeling we'll be doing this again soon. Attention available units. We've got a call of a violent crime. Still waiting on location details. Oh. Something's going down over here. Ja pierdolę, jak ja... O, super! Trzech kurwa z bronią! To jeszcze lepiej! Chodź tu, kurwa. Wybierasz się gdzieś? Poza więzieniem? Nie wydaje mi się. Dobra. To było ostatnie zadanie poboczne w całej serii Batman Arkham Origins z podstawki. Bo jak mówiłem, jeszcze czeka nas... Jeszcze nas czeka... dodatek z Serca Twego Chłód, gdzie po raz... gdzie ujrzymy pierwsze spotkanie z Mr. Freezem i tam też będzie co nieco walki. Czy co w sumie dobra, a propos, zobaczmy, czy Batman, czy Alfred powie coś nowego. Jak będziemy wracali. Dobra, to pomińmy. Congratulations are in order, sir. Edward Nashton's on the run. Who? Oh, right. Enigma, sir. His real name is Edward Nashton. Worked for the GCPD, Cybercrimes Division. Explains quite a bit. I need to find him before he has a chance to start over. We have his identity now. As soon as he surfaces, and he will, you can swoop in. You've dismantled most of his operation, so he should be harmless. At least for the next little while. Any sign of him, you let me know. Of course. Bang! Jeszcze kolejny archiv zgarnięty. Piękne. I właśnie, ta aktualizacja Enigmy jest też dobra, bo wcześniej widzieliście, to po prostu była taka zielona postać, nie? A teraz... Gdzie on jest? Tutaj. No teraz normalnie, mamy jego wygląd. No i faktycznie, normalnie, jego personalia. Edward Nashton, prawdziwe nazwisko hakera znanego jako Enigma. I... no, dalej już jest to, co było. Odkryto, że pod pseudonimem Enigma kryje się mężczyzna o nazwisku Edward Nashton, szef Wydziału Cyberprzestępczości. To sensacyjne odkrycie wyjaśnia, dlaczego mógł uzyskać dostęp do miejskiej sieci komunikacyjnej oraz zdobyć dane o wymuszeniach, które planował ujawnić. Nie wiadomo, gdzie się obecnie znajduje, ale znając jego prawdziwą tożsamość, będzie go można łatwiej wyśledzić. No a potem praktycznie sam się będzie pchał tylko do nas. Tutaj o Harleen Quinzel, czy tej Harley Quinn. Nie pokazywałem wam tego, więc proszę bardzo. Jeszcze się dziwię, kurde, że tego nie zrobiłem od razu. Harvey się odblokował chyba po tej akcji na moście, tak mi się wydaje. No i reszta to już tylko nagrania. Dobra. Tak tylko przesunę.
żeby się podznaczały te wszystkie rzeczy. Czemu? A może to nie Pinkney, to Shiva jest oznaczona. No i po kolei. Shiva pokonana, Krok schwytany, Świetlik schwytany, Electrocutioner martwy, ale to akurat zasługa Jokera, Deathstroke schwytany, Deadshot schwytany, Copperhead schwytana, no i Bane też schwytany. Wszyscy zgarnięci, wszystko zrobione praktycznie na 100%, jeśli chodzi o podstawową grę. Jedyne co mi zostało, to pozbierać sobie te wszystkie od Anarchiego rzeczy, żeby mieć właśnie informację o Godam też na 100% i wam to później pokazać. Ile? 2, 4, 6, 8, 10, 12 jeszcze muszę rzeczy znaleźć. No, ale to tam pikuś. Co chciałem zdobyć, to zdobyłem. To ewentualnie się przyloguję na przykład na konsolę i tam wam to pokażę, bo tam też to mam pozgarniane. No ale raczej uda mi się na spokojnie nadrobić to też w wersji PC-towej. Ale ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Batman Arkham Origins, który będzie pierwszym materiałem z DLC-ka pod tytułem Serca Twego Chłód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!